Kobiety najbardziej szczęśliwe czują się wtedy, gdy są kochane, dlatego wiele z nich dąży do tego, aby być w związku. Żeby znaleźć jakiegoś fajnego faceta, bardzo o siebie dbają, aby wzbudzić w nich atrakcyjność. Naszą grupą docelową są singielki, które chcemy nakłonić do tego, aby solidaryzowały się z kobietami po chemioterapii, które też często są singielkami, tak, aby miały równe szanse zarówno w stosunkach damsko-męskich, jak i w dbaniu o wygląd w trakcie poszukiwania faceta. Bazując na emocjach oraz emocjonalnym podejściu zarówno do włosów, jak i miłości, uruchamiamy akcję Wyrwij Włocha. Na Tinderze tworzymy profil przystojnego Włocha, który podrywa naszą grupę docelową. W trakcie flirtu opowiadam o włosach, fryzurach, ponieważ sam jest fryzjerem. Dla uwiarygodnienia naszej postaci tworzymy fikcyjne portfolio jego prac, w którym znajdują się tylko krótkie fryzury. Po pewnym czasie informuje on swoją wybrankę, że nie ma ona u niego szans, ale może taką szansę dać innej, chorej kobiecie w trakcie akcji Wyrwij Włocha. Chcielibyśmy również dotrzeć do singielek w miejscach, w których szczególnie dbają o swój wygląd, czyli na przykład łazienki w klubach albo drogerie z kosmetykami. Na lustrach w tych miejscach nakładamy specjalnie przygotowane naklejki, które bazują na tym, że kobiety, kiedy się malują, przystawiają twarz do lustra. W momencie, kiedy taka kobieta przystawi się do lustra, widzi pytanie: myślisz, że wyrwiesz włocha? Oraz widzi swoje odbicie, ale pozbawione włosów. W połączeniu z obrazem pytanie nabiera nowego sensu. Akcję chcemy poprowadzić także w printie. We współpracy z naszym partnerem Alpha Barf tworzymy specjalne ulotki, które wyglądem przypominają pudełka z farbami do włosów. Jednak na pudełku tym modelka pozbawiona jest tych włosów, nie ma też koloru farby. Takie ulotki rozdajemy naszym kobietom w drogeriach z informacją, aby włączyły się i pomogły chorym kobietom wyrwać włocha. Cała akcja polega na tym, aby przyłożyć swoje włosy do opakowania, sfotografować i wrzucić do sieci wraz z informacją o akcji.